Hej dzieci, jeśli chcecie, o hejcie się coś dziś dowiecie. Ale najpierw oddajmy głos do studia. Przecież można każdemu napisać wszystko, klawiatura przyjmie wszystko. No to... Jeżeli ktoś oglądał, można powiedzieć, pierwszy odcinek z tej trylogii, bo to jest drugi, a będzie i trzeci, poczekajcie, na końcu będą ogłoszenia parafialne, to wiecie, że pod pierwszym filmikiem było multum komentarzy. I tu naprawdę jestem zdziwiony. Jak można, i tutaj do obu stron, zarówno zwolenników, czy też wyznawców, jak i antagonistów, jak można tak się żreć w komentarzach? Każdy ma swoją opinię, każdy ma swoje cztery litery, ale żeby jakieś wycieczki ad persona, to naprawdę niepojęte. Tym bardziej byłem zdziwiony, że osoba, którą przytoczyłem na samym początku tego filmu, w taki sposób też podeszła do tematu. Zamiast trzymać nerwy na wodze, to nagle dostałem elaborat, jak to się nie znam. Jak to mogłem obrazić czyjeś, tak de facto chyba dziecko. Więc nie mogłem odmówić sobie uszczypliwości względem pewnego pana. Ale cóż, tak bywa. Niemniej jednak wracajmy do meritum, bo... Po pierwsze, primo! Tak, tak. To klient tworzy tą niewidzialną rękę rynku. Po drugie, primo. No przecież to takie proste. A po trzecie, primo, ultimo. I tu przechodzimy do sedna całego problemu. Zestaw, który był reklamowany wielokrotnie jako ten idealny dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z mechaniką samochodową, obrósł jakąś legendą. Wszakże to chyba w zamyśle autora taki zestaw powinien trafić do osób nieznających się, nie mających doświadczenia, właśnie chcących je zdobyć. A okazało się, że chyba rani się kogoś dziecko. I tego chyba kurwa autor nie zrozumiał. No właśnie nie. Czy jak jeden z drugim idzie do sklepu i kupuje na przykład parówki, to zastanawia się, czy świnka miała dobrze? Czy ten producent opakowania plastikowego dobrze na tym zarobił? A ten biedny rolnik ile w to wysiłku włożył? No nie. Każdy patrzy na opakowanie, cenę, markę. Bierze, płaci, zabiera do domu. Tyle. Nie dobudowuje do tego filozofii, nawet jeżeli się na tym zna. Zachowujesz się tak, jakbym krzywdził twoją matkę. Życie to nie bajka, nie głaszczę cię po jajkach. No i szambo w internetach pewnie wybije. Ale tak, stworzę własną, autorską walizkę narzędzi. Udowodnię, że się da. Tylko nie będzie to ani za dzień, ani za dwa, ani za tydzień. Mam inne zajęcia, a to potraktuję jako hobby. A efekt ocenicie. A walizkę, którą posiadam, stwierdziłem, że puszczę w świat. Niech czyni dobro w ten czy w inny sposób. Jureczku, za pieniądze ze sprzedaży, czyń dobro, pomóż dzieciaczkom. Róbcie swoje, od chujowej zwrotki jeszcze nikt nie umarł. Tylko prośba, nie pozabijajcie się tam w komentarzach. Nara!